Historia gotowania. Człowiek jest jedynym stworzeniem na świecie, który gotuje swoje jedzenie. Ale czy oby na pewno powinien to robić? Kiedy zasadzisz jabłko w ogrodzie, wyrośnie z niego jabłoń. Ale jeśli upieczysz jabłko i zasadzisz w ogrodzie, nic ci nie wyrośnie. Jest martwe. Wysoka temperatura zabija twoje jedzenie. Jedzenie martwego jedzenia obniża jakość naszego życia, głównie ostatnie 40 do 50 lat. Jak zatem zaczęło się gotowanie? Dawno, dawno temu człowiek patrzył, jak inne zwierzęta zjadają się nawzajem i pomyślał, może ja też powinienem spróbować. Ale często chorował z tego powodu. Często nawet umierał. Z powodu robaków i bakterii, które bardzo szybko rozwijały się w jego ciele od zabitej padliny. W końcu człowiek wynalazł sposób i zaczął piec mięso na ogniu. W ten sposób pozbył się tajemniczego problemu i od tego czasu człowiek zdecydował, że jedzenie mięsa jest okej. Nie zdając sobie sprawy z tego, że mięso zawiera tłuszcze nasycone i dziwne hormony i białko, które po spożyciu prowadzi do różnych problemów zdrowotnych. Długość życia człowieka była wówczas tylko około 40 lat. Myśleli, że to jest normalne. Jeśli by tylko wiedzieli, jeśli by tylko wiedzieli. Teraz już wiemy, dzięki magicznym maszynom i badaniom w laboratoriach, dowiedzieliśmy się, mięso na przykład podnosi poziom insuliny wyżej niż rafinowany cukier i inne otwierające oczy badania, które dają nam powód do zastanowienia. Najzdrowsi ludzie nie gotują swojego jedzenia. Powinniśmy po prostu zerwać lub wyrwać roślinę z ziemi lub z drzewa i ją po prostu zjeść. Tak po prostu robią inne żyjące stworzenia na świecie i my też tak powinniśmy, jeśli naprawdę chcesz być zdrowy i mieć długie, szczęśliwe życie. Pomyśl przez chwilę, jeśli byłbyś na polu i zobaczyłbyś tam soczysty krzew truskawkowy i krowę, które z tych rzeczy pomyślałbyś sobie, ale bym to zjadł? Prawdopodobnie truskawki, ponieważ to jest dla nas naturalne. A zatem jeśli pragniesz przeżyć szczęśliwe, zdrowe i długie życie, jedz surowe warzywa i owoce i przestań tracić swój czas na gotowanie jedzenia.